Kasa w Kędzierzynie Koźlu jest pierwszą kasą e-sportową w Europie. Jak do tego doszło? Mógłbyś opowiedzieć całą tą historię. Ogólnie pan Adam Gugiel, czyli opiekun tutaj klasy, razem z Patrykiem Niesłoniem wpadli na pomysł, żeby coś takiego w szkole zrobić, żeby powstała klasa e-sportowa. Mnie znaleźli na internecie, gdzie po prostu mówiłem głośno, że trenuję, że robię takie zajęcia. Doszliśmy do porozumienia, żeby coś takiego spróbować ułożyć. Ułożyliśmy pewien plan działania. Ruszyło to na wariackich papierach, ale ruszyło i faktycznie sprawdza się. Rodzice są zadowoleni, dyrekcja jest zadowolona i klasa faktycznie jest pierwszą w Europie, chyba że po prostu o czymś gdzieś tam nie słyszałem, o czymś nie wiem, bo z tego co wiem, w Szwecji w tym samym roku wystartowała podobna klasa. Tyle, że jeżeli chodzi o rozpoczęcie się zajęć, jeżeli chodzi o terminarz, to właśnie tutaj w Kędzierzynie Koźlu te zajęcia zaczęły się wcześniej. A jak wyglądają takie zajęcia z treningu e-sportowego? Przychodzi klasa na zajęcia i co robi? Przede wszystkim oduczamy ich, że nie będą siedzieć na komputerze. To jest takie troszkę może dziwne dla ludzi, dla których jest normalne, że gry komputerowe, komputer. Tutaj są to gry e-sportowe, czyli nie wszystkie gry komputerowe, te wyznaczone, w których jest ta rywalizacja, poprzez które możemy się czegoś uczyć. Przede wszystkim klasa jest nastawiona na to, żeby się uczyć pewnych elementów. I na przykład pierwsze zajęcia były z komunikacji społecznej, gdzie prowadziliśmy po prostu zabawy i gry, gdzie dostawali zadania i musieli takie zadania wypełnić, czy dostawali zadanie, żeby zrobić imitację mapy, wykorzystując na przykład stoliki w klasie, czyli automatycznie już uruchamialiśmy ich wyobraźnię, zamiast faktycznie patrzenie zamknięte, takie martwe spędzenie czasu przed komputerem, żeby włączyli tą wyobraźnię, bo tej wyobraźni często brakuje. A tym bardziej informatykom, którzy mają programować, którzy mają tworzyć gry, no ta wyobraźnia musi być, czyli to myślenie przestrzenne. Robiliśmy chociażby zajęcia z umiejętności podejmowania decyzji, rozpatrzaliśmy ekonomię gry w Counter-Strike'a, czyli te finanse, które zdobywamy za wygrane, za przegrane rundy. Nazywaliśmy to debiutem, czyli te najważniejsze pierwsze 3 rundy, które można rozegrać ekonomicznie. Uczyli się znów dodawać, odejmować, przewidywać, co może się zdarzyć, a przy okazji złapali sporo informacji z gry, jak faktycznie wygląda ta gra ekonomią. Robiliśmy sobie zajęcia troszkę teatralne, gdzie każdy próbował wcielić się w kolegę z drużyny i spróbować go przez chwilę udawać, żeby nauczyć się takiego pojęcia charakterystyki człowieka, takiego wyglądu, bo jeżeli będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, czy to jest raczej osoba, która jest agresywna w swojej grze, czy raczej pasywna, możemy automatycznie przez to przewidywać jej ruchy i poprzez takie zajęcia na przykład uczyłem ich tego, żeby patrzyli na człowieka, określali, jaki to jest typ człowieka, jaką ma charakterystykę gry i to próbowaliśmy później oprzeć o charakterystykę jego gry, na przykład poprzez Counter-Strike'a. Dodawaliśmy kolejne umiejętności w grze i umiejętności do podejmowania decyzji. A czy poznawaliście też mechanikę gry, żeby wiedzieć, jak gra jest skonstruowana? Dlaczego gdzieś tak, a nie inaczej? Czy braliście pod uwagę na przykład, ile leci pocisk z danej broni? Czy to jest tak wszystko zbalansowane, że nie trzeba w ogóle o tym wiedzieć, tylko można usiąść i grać? jest tutaj. Cała ta technika przerabiana, na przykład są 4 elementy wyszkolenia indywidualnego, które robimy przez cały czas, żeby poziom indywidualny wyrównać. Są to 4 elementy, czyli movement, wszystko co związane z ruchem w grze, bo każdy ruch jest inny, bo można się poruszać do przodu. Ja to nazywam ruchem jak bot, bo kiedy biegniemy po prostu przed siebie, jest nas najłatwiej sfragować i to jest też kolejna rzecz. Nie używamy słowa zabijać, tylko fragować i usportawiamy tą grę. Żeby nie uczyć po prostu, żeby się nam się nie wpajało i nie wiązało z zabijaniem po prostu to strzelanie, że my fragujemy, zdobywamy punkty, a nie zabijamy. I są na przykład ruchy też lewo-prawo, które nazywamy sidestepami, to też trzeba umieć. Jest też umiejętność ruchu do tyłu, żeby pole naszego widzenia przy danej akcji się zwiększało, kiedy je zwiększać, kiedy lepiej stanąć bliżej przeszkody, kiedy stanąć dalej w przypadku sytuacji 1 na 1. Jest też drugi element, jakim jest moment zatrzymania, czyli moment, kiedy pierwszy pocisk wystrzelony z danego karabinu czy pistoletu leci dokładnie tam, gdzie mamy celownik. Trzecim elementem jest moment docelowania, czyli taki moment, gdzie celownikiem potrafimy wycelować w bardzo krótkim odstępie czasu, bardzo dokładnie w przeciwnika, bo tam już dochodzi to na piksele. Jeżeli sobie wyobrazimy, że monitor na naszej szerokości ma 1280 pikseli, to chłopaki muszą trafić 5-6 pikseli, czasami mniej, żeby udało się to i muszą zrobić to w ułamku sekundy, bo jeżeli tego nie zrobi, niestety przeciwnik to zrobi za nich.
i automatycznie stracą wtedy swoje życie i nie wezmą już udziału w rundzie. Więc te elementy wyszkolenia indywidualnego cały czas są tworzone, tylko że to przekładamy już na zajęcia na internecie, gdzie oni sami wypełniają zadania założone i automatycznie wypełniamy im ten czas spędzania przy komputerze w domu na konkretnych zajęciach z konkretnego treningu, które zapisują i przerabiamy sobie je na zajęciach tutaj lokalnych. Uczyliśmy się na przykład analizy gry, bo to, czy oni będą e-sportowcami, może się okazać, że nie wszyscy. Uczymy ich też w stronę trenerstwa, uczymy ich w stronę na przykład wypowiadania się, ja to nazywam stwierdzeniem flow, czyli po prostu takim słowotokiem, który ma później im się przydać do pracy na przykład trenerskiej, czy może pedagogicznej, czy do jakiejkolwiek innej. Uczy ich analizy gry, żeby mogli być analitykami, trenerami. Analizujemy gry profesjonalistów, no wiadomo, naszych polskich profesjonalistów Virtus Pro najczęściej robimy, ale żeby chłopaki też patrzyli, jak robią to profesjonaliści, żeby uczyli się, że najwięcej informacji można wynieść od profesjonalistów, bo jeżeli ktoś kiedyś coś wymyślił, to trzeba po prostu z tego korzystać. Jeżeli oni będą sami metodą prób i błędów robić to w domu, to będą robić to po prostu wielogodzinnie i za chwilę się okaże, że mają 2-3 tysiące godzin rocznie zagrane w tą grę, a nie na przykład 500 konkretnie. I to jest totalna różnica w podejściu, więc uczymy ich też takiego podejścia. A słownik i komunikacja, bo używasz tutaj takich sformułowań, które nie dla wszystkich mogą być jasne, dla widzów, którzy będą to oglądali i odsłuchiwali. Czy gracze poznają jakieś skróty, które mają ułatwić komunikację? Czy komunikacja musi być szybka i bezpośrednia, czy jest czas na to w grze, żeby pogadać po prostu? Słuchajcie, ty idziesz tu, ty robisz to, czy po prostu to jest mowa skrótami i na tym się na tym polega? Zazwyczaj każda mapa ma swoje miejscówki, które są jakoś nazwane, czy jest to nazwane Edwardem, czy to jest galeria, czy to jest underpass. Wszystkie, całe to nazewnictwo nabierają poprzez właśnie wspólną grę i poprzez nadawanie tego nazewnictwa na zajęciach, czyli nadajemy nazewnictwo na mapach, którego oni się uczą. Cały czas prowadzę w tym nazewnictwie całe zajęcia, jak na przykład sidestepów. Użyłem na przykład przed sekundą, jest to określenie, które jest dla mnie łatwiejsze, jest ogólnodostępne i często się go używa, jest też porównywalne na przykład do wychylania schodkowego, też może się z czymś takim spotkać, więc faktycznie jest taki słownik, tylko że on nie jest przedstawiony od razu, słuchajcie, tego macie się nauczyć, to ma być od początku i uczą się tego na pamięć, tylko obywają się z tym, bo jeżeli chodzi o komunikację, to można powiedzieć, słuchaj, a widziałem tam faceta, który coś tam sobie przechodził i zaraz ci wyjdzie, no wiesz, no stamtąd, jak wy to nazywacie, automatycznie leci czas. Oni mają często pół sekundy, sekundę, maksymalnie dwie na podjęcie konkretnej decyzji, na usłyszenie komunikacji, na zrozumienie tego komunikatu i na reakcję. Uczymy ich czegoś takiego, że jeżeli na przykład ktoś stoi, mapa Demiraż, taką ma nazwę, stoi na schodach, to automatycznie określamy, czy on stoi poniżej schodów, czy jest u góry na schodach, w którą stronę patrzy, czy w którą stronę się automatycznie porusza i ten komunikat jest krótki, zwięzły i konkretny, bo to musi być, gra jest dynamiczna, nie ma czasu na zastanawianie się, nie ma czasu na pogaduszki, to jest ciężka praca, w której nie ma czasu na rozluźnienie, jeżeli się faktycznie chce grać profesjonalnie. No gdyby któryś z tych młodych ludzi, którzy uczą się teraz w klasie e-sportowej, tutaj ZSTiO, chciał zostać profesjonalnym takim gamerem i chciałby na tym zarabiać pieniądze i z tego żyć, co musiałby zrobić po ukończeniu takiej klasy? Ja mam nadzieję, że to jest tak. Oni są jeszcze troszkę za młodzi i nie wszyscy w ogóle mieli styczność z grą. Są tacy tutaj uczniowie, którzy nie mieli w ogóle styczności z grą. Przyszli do klasy, bo była fajna i najpierw skupiali się na programowaniu gier. E-sport im się spodobał i teraz mieliśmy takie pół roku na wyrównanie ich umiejętności. Teraz faktycznie zaczynamy podchodzić do gry taktycznej, gdzie więcej będziemy używać komputerów, gdzie faktycznie ta gra taktyczna będzie podciągana u nich. I myślę, że w przyszłym roku możemy się spodziewać, że oni już będą grali na polskim poziomie i będą jeździć na turnieje i próbować je wygrywać, zdobywając przy tym jakieś finanse. Nie lubię mówić o finansach, bo jest coś takiego jak motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Chciałbym na razie, żeby ta ich motywacja wewnętrzna, czyli to, że oni chcą, była tą najważniejszą, bo jeżeli automatycznie przejdziemy na motywację zewnętrzną, czyli słuchajcie, będą pieniądze, macie tu pieniądze i tak dalej, macie coś, to automatycznie, jeżeli ona nagle się skończy, mamy już po człowieku, bo do niego nie wróci ta motywacja wewnętrzna. Chciałbym, żeby to był takie fajne przejście, swobodne przejście między tą motywacją wewnętrzną, że jest szkoła, która daje im tą motywację, przechodzicie do szkoły i tak jesteście, są zajęcia, jest przyjemnie, jest fajnie,
i zaczynacie już coś grać, bo chłopaki na przykład po pół roku zajęć czysto teoretycznych byli w stanie kwalifikować się na ogólnopolskie turnieje poprzez eliminacje online'owe, gdzie na trzy drużyny, które wystartowały, dwie się dostały na taki turniej, pojechali, no i swój mecz jedna z tych drużyn przegrała na późniejszego zwycięzcę i to największy opór postawili w całych rozgrywkach tej drużynie, więc ja już widzę w nich potencjał na to, że to półrocze poświęcimy sobie na grę taktyczną, a w przyszłym roku szkolnym chciałbym, żeby oni już faktycznie pokazywali się, jeżeli nie na profesjonalnych, to na półprofesjonalnych turniejach polskich, ogólnopolskich. I z tego mam nadzieję, że ktoś ich po prostu wyłapie, może dalej jako drużyna pójdą przed ciebie. A czy w sporcie też powiązuje, czy jest słuszna taka zasada, że zły baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy? Czyli jak to wygląda, no, jeśli chodzi o sprzęt? Bo rozumiem, jeśli są kwalifikacje online'owe, to wiadomo, gramy na swoim sprzęcie, jesteśmy tutaj, jest fajnie, znamy salę, znamy pomieszczenie, znamy swoją klawiaturę, myszkę, mamy swoje słuchawki, monitor i tak dalej. No ale jedziemy gdzieś na turniej zewnętrzny, tak? Gdzie, no, domyślam się, nie gramy na własnym sprzęcie, tylko raczej na sprzęcie, który jest przedstawiony przez organizatora. Czy jest taka możliwość, żeby podpiąć własną myszkę, własną klawiaturę, mieć własne słuchawki. Wiadomo, monitory też się od ciebie różnią, czy to kontrastem, kolorem i tak dalej. Nie wiem, nie znam się, ale mam wrażenie, że ma też jakiś to wpływ na rozgrywkę. Więc jak to wygląda na takich zewnętrznych turniejach? Jak chłopaki gdzieś jadą na turniej, to czy mogą ze sobą zabrać swój taki ten podręczny bagaż, czy raczej nie muszą korzystać ze sprzętu, który jest dostarczony przez organizatora? Wręcz powinni. Organizator na turniejach daje tylko jednostkę centralną i monitor. Czasami się zdarza, że osoby biorą własne monitory, na przykład 144-hercowe, takie typowo profesjonalne do gry, żeby na nich grać. Ja na przykład organizując turnieje zapewniam komputer i monitor taki sam dla każdego, żeby te warunki gry były takie same. Umiejętność gracza najważniejsza, jeżeli chce się być profesjonalistą, to jest umiejętność dostosowania się do innych warunków niż te domowe, bo oni jadą na turniej, nie siedzą przy swoim stole, który jest innej wysokości, nie mają takiej samej gramatury, na przykład na oparcie ręki, zabierają swoją myszkę, podkładkę, klawiaturę i słuchawki, bo to jest taka podstawa dla gracza jeżdżącego na turnieje LAN-owe, czyli te offline'owe. I tam muszą się dostosować. Windows jest postawiony, bo zazwyczaj na Windowsie jest to opierane, jest postawiony na czysto. Oni muszą sobie go szybko dostosować, najbliżej jak się tylko da, do tych ustawień, które mają w domu. A jeżeli tego nie dadzą rady, to po prostu muszą pokazać, że potrafią grać w tą grę. I największą klasą zawodnika jest nie tylko to, jak gra na internecie, na własnych warunkach, może na lepszym monitorze, na lepszym sprzęcie, na większej ilości FPS-ów, które dają na przykład większe możliwości, a właśnie wtedy, kiedy dla wszystkich warunki są równe, i ten, kto lepiej się dostosuje, ten, kto lepiej poradzi sobie na przykład z 300-osobową publicznością, czy z wielotysięczną publicznością, jak teraz na przykład na IEM-ie w Katowicach, to ten wygra, bo jeżeli chodzi o internet, to na internecie 80% to są nasze umiejętności, 20% jest psychika. Na LAN-ie jest dokładnie odwrotnie, 80% to jest psychika i 20% to są nasze umiejętności. Więc raczej ta umiejętność dostosowania się, obycia na tych LAN-ach jest bardzo ważna. Bo chłopaki dlatego jeżdżą na te turnieje, chociażby przegrywali wszystkie, będę ich zabierał na te turnieje, żeby się obywali z tym stresem, z tymi emocjami, z tym, że w ogóle siedzą i przed kimś grają, tym, że ktoś to komentuje, są światła, przeciwnik siedzi z drugiej strony, coś do nich krzyczy, żeby już do domu jechali, bo się nie nadają i tak dalej, bo takie pokrzykiwania też są, żeby zdeprymować. I z czymś takim też później, mając takie doświadczenie już u nich w głowach, pracujemy po prostu nad tymi emocjami, nad tymi umiejętnościami radzenia sobie ze stresem. I z tego chciałbym właśnie jeszcze, żeby przez te pół roku nam to wyszło i żeby na przyszły rok byli już gotowi, bo największym mankamentem polskiego e-sportu jest to, że nie ma publicznych finansów, które byłyby w stanie zapewnić wielu młodym graczom wyjazdy. Wielu młodych graczy gra tylko na internecie i na sprzęcie, jaki powiedzmy rodziców stać, czy jego było stać. I wielu naprawdę fenomenalnych graczy nie ma warunków do gry, bo to nie jest spełniane. Szkoła daje coś takiego. Szkoła daje w tym momencie warunki do gry, warunki do wyjazdów na LAN-a. Bardzo dużo lepszych graczy niż tutaj są w klasie obecnie lepszych. Nie ma możliwości wyjazdów na LAN-a, a chłopaki to mają. Oni już jeżdżą na turnieje, już się obywają w wieku 16 lat. Ludzie, którzy na przykład wychodzą z klasy licealnej czy technicznej, idą na studia, dopiero to się zaczyna taki pierwszy moment, gdzie oni mają trochę swobody, już mogą zadecydować o sobie, ale to jest za późno, bo tutaj chłopaki już są 3-4 lata przed nimi. Z tym obyciem na LAN-ach, kiedy oni mając 18-19 lat zaczynają się obywać na LAN-ach, niech to potrwa rok, dwa, to za chwilę się okazuje, że trzeba kończyć studia i albo już zostać profesjonalistą,
albo już nie masz możliwości, bo trzeba iść do pracy i gdzieś tam będziesz po godzinach próbował, więc to jest najlepszy moment na to, żeby zacząć obywać się z tematem gry turniejowej, tej gry profesjonalnej. Czyli w takim razie nie jest dobrym rozwiązaniem rzucenie wszystkiego, szkoły, studiów i zasiąść się za komputerem i robienie tylko i wyłącznie tego, co by się chciało robić, znaczy chciałoby się, no nie oszukujmy się, zarabiać, tak? I z czego żyć. To nie jest dobry pomysł. Lepiej przejść tą drogę taką szkolną, zrobić sobie jednak studia, jakiegoś zawodu się wyuczyć, no bo jak w grach nie wyjdzie, to będzie można robić co innego. Dokładnie. Ja jestem za tym. Znam przypadki graczy polskich, dobrych graczy, którzy na przykład rzucili szkołę tylko dlatego, że już myśleli, że to jest ten finish, gdzie oni już za chwilę zostaną profesjonalistami i nic więcej w życiu nie będą robić, a później pracując gdzieś na wieczorowo w KFC robili jakieś tam popołudniowe, znaczy weekendowe studium, żeby zrobić maturę chociażby, bo rzucili szkołę, niektórzy rzucili już gimnazjum, szkołę dlatego. I teraz kwestia, nie ma tyle miejsca we sporcie, ile by się chciało, bo jeżeli załóżmy samego Counter-Strike'a, kont jest ponad 8 milionów czynnych, jeżeli policzymy, że w każdej drużynie, na przykład w Counter-Strike'a jest 5 osób, załóżmy, że jest 100 profesjonalnych drużyn na całym świecie, to ciężko by było wyliczyć, gdzie gracze na co dzień by zarabiali pieniądze, na co dzień byliby w stanie się z tego utrzymywać, to daje nam liczbę 500 osób. 500 osób na 8 milionów kont, załóżmy chociażby na 3 miliony grających, 500 osób, to oni się mieszczą w 1%. Te zajęcia, które my robimy, chcemy trafiać do tych ponad 99 pozostałych, żeby im pokazywać, jaką drogą powinno się iść, jaka droga może dać im ten sukces i się w tym wszystkim nie zatracić, żeby nie doszło do uzależnienia, żeby się nie okazało, że mamy wiek 23-24 lata i nam się nie chce po prostu iść do pracy, bo wolimy siedzieć przy komputerze. To już są sygnały po prostu uzależnienia i tego, że my bardzo chcemy dalej robić i też mamy dużą świadomość, że to już jest za późno i dochodzi taki po prostu dysonans w naszej głowie, że bardzo chcemy, nie możemy i tak próbujemy. Się okazuje, że już nam to życie po prostu upływa, więc nie radzę czegoś takiego, bo jest za mało miejsca w tym e-sporcie, żeby po prostu rzucić wszystko, założyć, że się będzie, zanim się nie sprawdzi, czy ma się w ogóle taką możliwość. Chłopaki tutaj w szkole mają tą możliwość przy okazji nauki w szkole, przy okazji wsparcia trenerskiego, wsparcia pedagogicznego, psychologicznego. Mogą sprawdzić, czy po tych 3-4 latach będą mogli zostać profesjonalistami, mogą w to iść, czy raczej powinni zostać przy techniku informatyku i spróbować studiów. To jest dlatego najlepszy moment na to. A nie dalej jak wczoraj czytałem, że jeden z graczy greckich grający w League of Legends został powołany do wojska. I jeżeli pójdzie do tego wojska na to 9-miesięczne przeszkolenie, minął go mistrzostwa świata i kilka innych poważnych turniejów. Więc jak widać, nie tylko, że tak powiem, znaczy działa to też w drugą stronę, że jak ktoś już jest profesjonalistą, to nagle z dnia na dzień może przestać im być. Dlatego, że wydarzy się coś, tak jak w przypadku tego Greka, dostanie powołanie do wojska i dziękuję po karierze. Tutaj jest kwestia Forgivena, który już drugi raz musiałby przerwać swoją karierę. Za pierwszym razem nie pamiętam, jaki to był powód, ale przerwał swoją karierę. Wrócił do swojego kraju, próbował tam po prostu półprofesjonalnie grać. Teraz znów mu się udało, jest naprawdę fenomenalnym graczem. W tym momencie mają naprawdę świetną drużynę, która fajnie sobie radzi, w której też przy okazji gra dwóch Polaków w tej samej drużynie z nim. Dostał powołanie do wojska. Wiem, że właściciele Reddita, właściciele różnych portali piszą petycje do Ministerstwa Obrony Narodowej Grecji, żeby zwolnili go z jego obowiązku, ale to też nie jest pierwszy taki przypadek, jeżeli chodzi o e-sport, bo gracz bokser przed wieloma laty, bodajże w 2003 roku, miał podobną sytuację, tylko że on jest Koreańczykiem i w Korei mają obowiązkową służbę wojskową, tyle że od 26 roku życia, więc on już zdążył tą karierę swoją rozpędzić i był aż tak popularny, że wojsko koreańskie stworzyło własną drużynę, w której jego zatrudnili i odbył 2,5-roczne wojsko, grając po prostu dla tej drużyny. Skończył służbę wojskową, wrócił do swojej poprzedniej organizacji i tam dalej kontynuował profesjonalne granie StarCrafta II. Ja liczę na to, że uda się Forgivena zwolnić z tego obowiązku. Wiem, że są też jakieś przepisy w Grecji, że za jakąś tam opłatą można by było oddalić tą służbę wojskową do 36 roku życia, ale to już jest takie po prostu wyciągnięte, gdzie ktoś pisał, gdzie się interesowałem tematem, że jest taka możliwość. Myślę, że to się uda. No, szkoda by było w tym momencie jego formy, zmiany drużyny, która się przygotowywała do sezonu LCS-a, tych właśnie mistrzostw świata i tym bardziej, że Polacy na tym, nasi rodacy by ucierpieli w całej drużynie i są fajnie zgrani i szkoda by tego było.